Dobra, dobra, nagrywanie muszę włączyć. Dobra, siemka wszystkim, dzisiaj taki odcinek, który jednocześnie nagrywamy podczas transmisji na żywo. Dlatego może być taka trochę dziwna jakość. Ale ogólnie stwierdziliśmy, że od razu na live sprawdzimy, co jest lepsze. Czy Kuket D10, który się pojawił w dzisiejszej aktualizacji, czy Pariach. Oba to są samochody sportowe, Kuket D10... No, wygląda zajebiście, ma mega fajny wygląd, jeden z ładniejszych samochodów i dużo graczy mówiło, że Kuket ma szansę przebić Pariacha i właśnie to tutaj sprawdzimy, po prostu sprawdzimy, co jest szybsze. Czy Pariach, który jest najszybszym samochodem w grze, jest najlepszym samochodem sportowym, czy właśnie ta D10 ze strażnikiem w ogóle będę to testował, także może się przywitać z oglądającymi odcinek. No, no to dawaj, rzucaj ten granat, od razu przetestujemy. Jak sprawy się tutaj mają? Ogółem jedziemy do samego końca, nie? Dobra, wystartowaliśmy równo. O, tak mówiłem wcześniej na live, że... Pariach będzie miał na 100% lepsze przyspieszenie. I rzeczywiście tak jest, no ale zobaczymy, jak z tą prędkością maksymalną będzie. Ale to ja już mówiłem, mordki, wam wcześniej. Jak pisaliście mi, że Pariach będzie szybszy... Znaczy, D10 będzie szybszy... A ja później wziąłem te samo stringowanie, zobaczyłem, jak się rozpędza, to ja już wiedziałem, że zostanie za plecami Pariacha na starcie. Ale jeśli chodzi o ten top speed, to ja mam strażnik wrażenie, że ty i tak mi uciekasz. Że cię nawet nie doganią. Nie jest źle, powiem. No ale dobra, no i tak nie ma, tak, nie jest fatalnie. I tak radzisz sobie lepiej niż większość w tej klasie. Tak, to akurat prawda. Także jak ktoś jest dobrym kierowcą, to nawet... Ogólnie furka jest dobra, jak patrzyłem wcześniej pod względem tam gdzieś zwrotności, przyczepności. O tego, no tak jak mówię, zajebiście wygląda. Ogólnie mam te felgi, te fabryczne zamontowane w tej D10, bo one są śliczne. Tam też nowe felgi się pojawiły teraz w GTA Online, nowa klasa. Jak się te felgi nazywały w ogóle? Uliczne. Uliczne, felgi uliczne. Nie, chociaż tutaj cię coś zacząłem gonić. A no? Tu cię coś zacząłem łapać. No tak. Nie, dobra, Pariach jest, ma lepsze przyspieszenie, jest szybszy, to widać, ale... Zazwyczaj Pariach bardziej gubił te inne samochody sportowe, więc kurde, ta D10 i tak nie jest zła, nie jest fatalna. Ale szkoda, myślałem, że będzie bardziej wyrównana walka między Kuketem D10 a tym... A Pariachem. W ogóle tam poszedł spam na czacie, na live'ie. Pozdro i ty. Chyba czatu nie będzie widać, tak mi się wydaje, na tych powtórkach. Dobra, Dłania. Czyli niestety tutaj się nic nie zmieniło. Pariach dalej jest najszybszym... najszybszym samochodem sportowym. Ogółem jeszcze w któryś dzień zrobimy porównanie bolidów, dlatego że pojawiły się dwa nowe bolidy i też trzeba znowu zrobić takie porównanie, który z tych bolidów jest najszybszy, najzwrotniejszy i który się najbardziej przyda na wyścigi bolidowe. Tam też kilka nowych mapek bolidowych się pojawiło, w tym także kreator do wyścigów bolidów. No, także to byłoby na tyle. Także łapka w górę na odcinku, tak o, dla zasięgu. No i widzimy się w kolejnym materiale i widzimy się na live'ach, na które was zapraszam. Także do zobaczenia wszystkim, cześć. I macie pozdro od czatu live'owego. Także na razie. Na razie.